niszczymy przeciwnika i... Co? Co tu się dzieje? Naprawdę, zastanawiam się cały czas, czy nie powinienem doprowadzić do jakiejś rewolucji w moim kraju, żeby mieć więcej radykalistów i żeby jednak mi się zmieniło to wszystko w tą Republikę Włoską. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Victoria 3. Wiem, dawno nie było. Słowem wstępu, chciałbym, żeby ta gra wróciła do mnie na kanał w formie przynajmniej 2 odcinków na miesiąc, więc jeżeli wam się podoba, to pamiętajcie, żeby zostawić lajka, polecić znajomym i tak dalej. Jednocześnie nie ukrywam, że nie miałem za bardzo czasu, żeby ją ograć. Obejrzałem kilka poradników odnośnie zmian do patcha 1.5.1 i wydaje mi się, że coś rozumiem, ale w większości nie rozumiem zmian. Więc można powiedzieć, że to będzie taki półporadnikowy odcinek, w którym liczę, że wy też się zaangażujecie i będziecie mi pisali porady w komentarzach, ewentualnie wyślecie mnie na jakieś kanały, gdzie ktoś dobrze tłumaczy tą grę. Długo też zastanawiałem się, jakim krajem rozpocząć moją kampanię, która niekoniecznie zakończy się w jednym odcinku. Może będą 2, może będą 3. Zobaczymy i nie ukrywam, że na kraj początkowy wybrałem Włochy. Poprzednio też nimi uczyłem się tej gry, a w zasadzie to wybrałem Królestwo Obojga Sycylii. Jestem ciekaw, jak bardzo się zmieniło. Włochy są dobrym krajem do nauki, bo nie są duże, ale jednocześnie są dość nowoczesne, co widać po prawach, które mamy. Jednak jest tutaj wciąż kilka rzeczy do naprawy, na przykład pozbycie się tradycjonalizmu. Tak samo w technologii. Jesteśmy troszeczkę do tyłu, więc będziemy chcieli to nadrabiać jak najszybciej. I kolejna fajna sprawa to to, że Włochy mają zjednoczenie Włoch. Takie misje. Każde państwo włoskie takie coś ma. Łącznie z papieżem. Więc jakiś pierwszy cel kampanii tutaj jest. Wiem, że ta mechanika się totalnie zmieniła i szczerze mówiąc nie wiem, na czym obecnie polega. Mamy też jako Włochy nową mechanikę, która pozwala nam teraz zakładać jakby firmy, które dają nam do bonusy do produkcji. Nie wiem jeszcze za bardzo na czym to polega, ale widzę tutaj tak, że będziemy mieli na przykład możliwość zainwestowania w barwny jedwab, który zwiększy nasze wpływy polityczne. Czy to dobrze? Nie wiem. Możemy też zainwestować w towarzystwo plantatorów, co zwiększy nasze tempo rozwoju kolonialnego. To wydaje mi się całkiem okej, ale to co najbardziej mi się podoba, to zjednoczona inicjatywa producentów, która wpłynie na zakłady włókiennicze i ich przerób 10%, a to powinno być dość mocne. Włochy zazwyczaj stały ubraniami. Zaszła też totalnie gigantyczna zmiana w naszych armiach. Za bardzo tego jeszcze nie rozumiem. Wiesz, że został tutaj połączony system europkowy z Hearts of Iron 4, gdzie mamy regimenty, które możemy rekrutować. Mamy podział na piechotę liniową, działy artyleryjskie i konnice. Jednostki możemy dorekrutowywać, wybierając odpowiedni obszar, z którego chcemy rekrutować ten regiment, który dołączy do naszej armii. I w zasadzie tylko tyle na ten temat wiem obecnie. Zaszły też jakieś gigantyczne zmiany, jeżeli idzie o kształtowanie się cen na rynku. Zarówno lokalnym, gdzie naszym rynkiem lokalnym jest na przykład rynek sycylijski. Jednocześnie jest gdzieś jakiś rynek ogólny, gigantyczny, gdzie te ceny kształtują się również jakoś inaczej, ale jak do niego dołączyć, jak sprawdzać te ceny, nie wiem, ale myślę, że w ramach tego odcinka może do tego dojdę. Z tego co widzę, w naszym rządzie zasiada już agresywny nacjonalista i to w sumie bardzo dobrze, bo oczywiście będę szedł jak najszybciej w kolonie. Dodatkowo wrzućmy tutaj teokratę oraz royalistę. Teokrata co popiera? Teokrację i religię państwom. To w sumie źle. Będę chciał też promować inteligencję, zazwyczaj jest to dość dobry ruch. Jak ją promować? Halo? A, okej, ja lidera chciałem promować, a to trzeba partię promować, jestem idiotą, nieważne. Dawno nie grałem w tą grę. Osobiście radzę wam teraz czytać każdą zmianę, którą w tym momencie widzicie. Wiem, że większość tych reform uległa jakiejś zmianie i wpływa teraz znacznie bardziej na nasze społeczeństwo. Ale z tego co widzę, jeżeli idzie o kolonizację, to chyba znowu kolonizacja eksploatacyjna jest po prostu o wiele lepsza od kolonizacji imigracyjnej. Bo jednak ja w koloniach lubię nie mieć obszarów wcielonych i szczerze mówiąc skupiać się tam właśnie na produkcji kopalni, plantacji, tych wszystkich takich dóbr podstawowych, które potem będą leciały do naszej części wcielonej, a w tym wypadku Włoch. Więc załóżmy właśnie kolonizację eksploatacyjną. Poeksploatować też możecie wyprzedaż świąteczną na niebie, mnóstwo kart podarunkowych w dobrej cenie. Teraz oczywiście tutaj nic się nie zmieniło, będziemy mieli standardowy proces przeprowadzania całej legislacji. Nałóżmy kilka podatków konsumpcyjnych, te, które najbardziej się opłacają, czyli kosztują nas jak najmniej zwierzchnictwa, a dają sporo pieniędzy. Napoje alkoholowe zawsze na propsie. Początkowo też zwiększam podatki, żeby mieć jak największe wpływy do budżetu, bo będę chciał silnie rozbudowywać przemysł w Sycylii. Osobiście lubię przeglądać każdy obszar kraju, w którym gram i szczerze mówiąc, dlatego jest dobrze wybrać coś mniejszego, bo na takiej Rosji byłoby to problematyczne. I tutaj mam pewną zagwozdkę. Na jednym z omówień od Wiktorii wydaje mi się, że widziałem tam powiedzenie, że na przerób budynku ma wpływać to, że w
danym obszarze, czyli w tym momencie kampanii, tak to się nazywa ten obszar, jeżeli nasza fabryka narzędzi potrzebuje drewna i znajdują się tutaj obozy drwali, to ten budynek będzie w tym momencie efektywniejszy. Bo szczerze mówiąc, nie widzę tego według statystyk. Nadal widzę za to ekonomię skali. No ale wcześniej może zajmijmy się importem. Potrzebuję zboża, więc chciałbym je importować głównie od krajów włoskich, ale chyba nie będzie mi to dane. No ale wciąż mogę zadeklarować interesy, więc wiemy, że najtańsze zboże zazwyczaj było w Chinach. Alkohol wezmę w takim razie od Brytyjczyków. Narzędzia mogę akurat od państw włoskich importować, więc tak zrobimy. Ubrań nie zamierzam importować, bo będę skupiał się na ich produkcji. I tak samo meble. Na pewno papier by nam się przydał. Ktoś robi tańszy? No nie za bardzo, tylko Francja. Natomiast wino mogę eksportować do Toskanii, co jest super, no i do Austrii. Jedwabiu raczej eksportować nie chcemy, bo będziemy go za chwilę dużo potrzebowali u nas do naszych fabryk. Ale cukier? No tutaj jak najbardziej możemy eksportować, zwłaszcza do krajów włoskich, jeżeli jest to opłacalne. Jeżeli idzie o badania i technologię, w pierwszej kolejności pójdę w tokarki, potem narzędzia mechaniczne i kolejna sprawa to w zakładce społeczeństwo lecimy jak najszybciej potem w nacjonalizm. A po nacjonalizmie to nie ukrywam, że giełda papierów wartościowych będzie dla nas bardzo użyteczna, bo dostaniemy wtedy tańsze szlaki handlowe. Ogólnie Włochy powinny raczej stać handlem. Z tego co widzę, bardzo dla mnie ważny będzie rozwój Kalabrii. Jest to jedyne miejsce, gdzie występuje u nas żelazo, węgiel, więc tutaj będziemy je wydobywali, bo są nam potrzebne do produkcji narzędzi. Więc od razu dodaję w Kalabrii z 4 sektory budowlane na początek i też daję tam od razu edykt utrzymania dróg, bo to przyspiesza budowę po prostu. To jest jeden z tych takich edyktów, który lubię sobie przerzucać w międzyczasie. Warto jest też się zastanowić, czy w momencie, kiedy już będziemy mieli tutaj po pierwsze kopalnie zrobione, żeby wprowadzić tutaj wsparcie przemysłu surowcowego, bo jak widzicie, będziemy mieli wtedy większy przerób z kopalni o 20%. Jeżeli idzie o naszą dyplomację, no to raczej od razu chcemy poprawić relacje ze wszystkimi krajami włoskimi, tak na dobrą sprawę, tak z papiestwem również. Warto jest mieć też dobre relacje z Francją, jakoś o wiele ją bardziej wolę od Austrii. Imperium Osmańskie może być naszym rywalem na arenie międzynarodowej. No i nasza dyplomacja ma co robić, naprawdę. Będziemy chcieli jak najszybciej te kraje dołączać do naszej Unii Celnej. Co prawda nie wiem, czy nadal jest to potrzebne do procesu zjednoczenia Włoch, ale tak czy siak, jak ich dołączymy, to będzie fajnie. W Xingu importujemy dużo zboża i w sumie potem możemy się bawić w jego eksportowanie. Dobuduję kilka urzędów, bo wpadłem w mnóstwą biurokrację, a jeszcze przed nami jest oczywiście kolonizacja, ale potem jak najszybciej rozbudowujemy nasze kopalnie żelaza, bo za niedługo w Neapolu będę chciał produkować narzędzia właśnie z wykorzystaniem żelaza. Jak tylko zacznę je skądś importować albo produkować, czyli wydobywać. Ej, zobaczcie jak poprawili widok produkcji i konsumpcji. Widzę co mi to zużywa. Wow. No i pięknie, kopalnie dość szybko nam się będą teraz budowały. No zobaczcie, tutaj mamy właśnie ten bonus do budowy, utrzymanie dróg, więc opłaca się tym żonglować. A mi rozwinął się Urząd do Spraw Kolonizacyjnych i powiem szczerze, spróbujemy wbić się tutaj gdzieś w Etiopię. Zazwyczaj są tutaj tereny bardzo bogate w surowce, które są potrzebne do dalszego rozwoju przemysłu narzędziowego, sukienniczego, drewnianego i jeżeli nam się uda i będziemy mieli szczęście, to uda nam się podbić całą Etiopię i zyskamy wtedy dostęp do ich surowców. Dlatego deklaruję, że cały Zandż oraz Etiopia, no to są obszary naszych zainteresowań. I wysłały jak najszybciej tutaj naszą kolonię. Jest! Jesteśmy obok Galedi, super! No jak widzicie, kolonizuje dużo wolniej od Brytyjczyków. Oni tutaj mieli przed chwilą 90 dni, ja mam 1333. I to wynika z tego, że ja mam 7 milionów ludności wcielonej. Zobaczcie, tutaj to jest. A Brytyjczycy dokładnie mają te same liczby? Coś tu jest i tak. Nieważne, na razie i tak nie będziemy tam podbijali, więc nie, jeszcze nie będę tego wszystkiego ogarniał. Muszę na razie zaspokoić nasz przemysł surowcowy, żeby zacząć produkować wydajniej narzędzia. Bo normalnie tam już powinna iść inwazja w tym momencie w Etiopii. Tylko teraz mam 8 okrętów, okręty lekkie, okręty główne, okręty pomocnicze. Czym to się różni? Pierwsza kopalnia zbudowana, więc zmieniłem od razu narzędziownię na produkcję z żelaza. Co prawda na początku nam go brakuje, a to bardzo szybko zostanie zastąpione. No to będzie nam się zwiększała wydobycie. Aha, dobra, ja już rozumiem o co chodzi z tymi lokalnymi. Ja to źle rozumiałem. To nie chodzi o lokalny jako nasz cały rynek sycylijski, tylko lokalny w ramach jednego obszaru, tego, który tutaj widzimy, czyli w tym momencie Kalabrii. Wiecie, jak to ogarnąłem? Bo zobaczyłem, że tutaj cena żelaza jest taka dość niska, a potem wszedłem w narzędziownię i patrzę, dość wysoka jest ta cena. Jak to teraz ogarnąć? Jeszcze nie wiem. Ale może mi to sugerować, żebym jednak przeniósł stąd cały mój przemysł, który jest związany z produkcją narzędzi. Dlatego no nie będę ich rozbudowywał, ale pokuszę się właśnie o zbudowanie narzędziowni w tym miejscu. I widać to też po tym. Okej. Jak klikniemy w dany surowiec, to my już teraz widzimy z podziałem dosłownie na cały obszar administracyjny,
fajne, gdzie co jest produkowane, w jakiej cenie. Powiem szczerze, zmiana mi się podoba. Bardzo to lubiłem, bo to przywraca system, który był w Victorii 2. W naszej stolicy, raczej, znaczy regionie stolicy, w Neapolu, czyli w Kampanii, będę jednak starał się rozwinąć przemysł włókienniczy. Dlaczego tak? Ponieważ mamy tutaj plantację jedwabników, jest to dość unikalne na skalę europejską. Mamy też inne surowce, które możemy tutaj ewentualnie hodować i na tym się skupimy, skoro to działa w ten sposób. Co prawda barwniki będę musiał jeszcze skądś importować, ale od tego będziemy mieli kolonie, najprawdopodobniej. Zobaczmy, czy mój budżet wytrzyma zmianę na skuteczniejsze metody budowania. Wprowadźmy też szpitale charytatywne, bo to wpłynie teraz na nasz wskaźnik życia naszych mieszkańców, a w zasadzie na ich wskaźnik umieralności. No okej, przepalamy nadwyżkę budżetową, dajemy radę, ale teraz przynajmniej kopalnie się szybko rozwijają. Dobra, jednak nie wytrzymywaliśmy tego, że mieliśmy wszędzie lepszą produkcję, bo zabrakło mi narzędzia, jak narzędzi mi brakło, to cały przemysł mi runął w dół. Nie wiem, co się dzieje w Imperium Osmańskim, ale nagle tutaj się pojawiły takie dziwne książeczki, które pierwszy raz widzę. Chyba kraj im płynie. No i zobaczmy to, mamy nową narzędziownię, która teraz zatrudnia nam osoby jakieś w danym regionie i zobaczcie, drewno jest tutaj drogie, ale żelazo jest niesamowicie tanie, gdzie tutaj to żelazo jest dużo droższe. Mega mechanika. I tutaj wydajność narzędziowni 1,6, mimo iż wciąż mi brakuje narzędzi na rynku, a tutaj wydajność tej narzędziowni to 23. Dlatego na przykład tym tartakom, które tutaj są, nastawiłem priorytet na produkcję tylko i wyłącznie drewna miękkiego. A mnie pojawiły się właśnie na stalownie i narzędzia stalowe. Gdzie są te stalownie? Tutaj. Powiem wam szczerze, że na razie mam dużo większe problemy ze zbalansowaniem produkcji naszych budynków, że tak powiem, albo w zasadzie metody ich budowania w stosunku do wszystkiego innego. Rozbudowałem zakłady, ale wcale mi to nie podniosło wydajności, wręcz przeciwnie. Spadło mi wydajność tych zakładów. Teraz pracuję nad wynalezieniem szkół wyznaniowych, a w sumie ich wprowadzeniem. Giuseppe Mazzini, kim ty jesteś? Radykał? No chyba nie. Przecież radykałowie po coś byli mi potrzebni. Ups. Ohoho, zawieram sojusz z Piedmont. Piemont, tu nie ma D. I możemy ich zaprosić do naszej unii celnej. A nie, mogę wstąpić do ich unii. Nie, ja chcę, żeby oni byli u mnie. Ale Lukę mogę przekonać do tego, żeby dołączyła do naszej unii celnej, co też mi się udaje. Stalownia pierwsza już kończy się budować, super. Więc przełączam na lepszą produkcję narzędzi. Powinno być to jeszcze bardziej wydajne. Na razie ceny podskoczą, no ale to wszystko musi się po prostu nam teraz wyrównać. No i mamy szkoły wyznaniowe. Chyba dobrze. Spróbuję teraz wprowadzić biurokratów mianowanych. Co prawda szlachta się temu sprzeciwia, jednak będzie to korzystne, bo wzmocni to bardzo inteligencję. Oh my god, czemu mam takie wkurzone siły zbrojne? Jakiejś petycji ich nie wykonałem. Ups. I łapę kolejny kraj do naszej unii celnej. Wow, mam już nawet Toskanię. I wynaleźliśmy nacjonalizm. To teraz skupmy się na rozwoju empiryzmu, następnie może szkło kolorowe, żeby mieć lepszą produkcję. Chyba też czas nadszedł na kolej. Szepty o zjednoczeniu Włoch. Wiatr nacjonalizmu dotarł do podzielonych od dawna obszarów administracyjnych na Półwyspie Apenińskim. Patrioci i wyznający ideę romantyzmu uczeni z państwa o nazwie Królestwo Bojga Sycylii zaczęli nawoływać do utworzenia zjednoczonego państwa włoskiego. I z tego co widzę, to się wszystkim podoba. Dlaczego miałbym nie iść w tą stronę? Należy przywrócić dawno zapomniane Włochy. I teraz pojawiło nam się wydarzenie Zjednoczenie Włoch. I na czym to polega? I mogę teraz promować nacjonalizm włoski, co doprowadzi do wybuchu mojego kraju. Naprawdę. Wybuchnie wojna, która wprowadzi mi Republikę Włoską. I szczerze mówiąc, kusi mnie to rozwiązanie. Ewentualnie mogę promować ideę zjednoczenia, ale uwaga, dziwi mnie to, że w ogóle ta moja kultura nie jest kulturą dominującą. No 99% kultury w moim kraju to włoska południowa, co by się zgadzało, przynajmniej jedno z wymienionych. Nie zdecydowano się poprzeć zjednoczenia Włoch. Ale to poparłem. Jaka jest w tym logika? Dobra, to zdecyduję się nie promować jednak zjednoczenia Włoch. Totalnie nie rozumiem sensu tego postępowania, no ale okej. Ja nic nie rozumiem. Przecież to się wzajemnie wyklucza. O co tu chodzi? To jednak promuję te Włochy. I nie za bardzo rozumiem, co mam robić dalej. Zobaczymy w takim razie. No bo jeżeli chodzi o same utworzenie Włoch, to teraz dołączanie państw do naszej unii celnej wcale nie powoduje, że my kontrolujemy dane regiony. Nie zwiększa się to, więc samo utworzenie Włoch nie wchodzi w rachubę. Po prostu. Okej, nagle mogę już promować ideę zjednoczenia. Lećmy w to. Powiem wam, że naprawdę mnie irytują te takie wydarzenia, w których nie wiem, co mam zrobić. Czy ja mam teraz doprowadzić do tego, żeby uzyskać te 25% postępu buntu i doprowadzić do tej wojny domowej i zyskać poparcie tych nacjonalistów, stać się Republiką Włoską? Nie mam zielonego pojęcia, co ja mam w tym momencie robić. Obejrzałem 3 poradniki w necie,
i nic nie zrozumiałem. Niech ktoś mi to wytłumaczy jak krowie na rowie. Dlatego stwierdziłem, a no to spróbuję pobawić się w takim razie wojskiem. No trochę teraz już zarabiamy, więc teraz musimy zgromadzić więcej pieniędzy i w tym momencie będziemy rozwijali powoli naszą gospodarkę, żeby za chwilę się przestawić na szybszą produkcję budynków. Ej, ja widzę, jak moje wojsko tutaj dopłynęło przed chwilą. Wow, a nie, ono będzie dopływało, czekajcie. To ja widzę je, jak podróżuje? Chyba nie. A nie, idą, idą, jest wojsko! I doszli! No to atakujemy, nie? Dobra, przekształćmy Galedii w nasz protektorat. Nie pamiętam, czy to jest dobre, czy nie, ale też nie znajduję tutaj jakiejś rozpiski na temat tego, co mi daje protektorat, albo jakieś inne państwo marionetkowe. No i mobilizujmy nasz armię. Co się tutaj wydarzy? Mamy 5000 po stronie przeciwnika. My mamy tutaj... Boją się nas. Czy ktoś ich wesprze? Chyba nie. Mogę wysłać teraz moją armię na front. W sumie to będę wam bardziej pokazywał. Wysyłam armię na front i zajmujemy chyba pozycję, nie? Są tutaj gdzieś te wojska. Minus 300 okrętów. Okej. Dobra. To oznacza, że moje armie będą miały duży problem z zaopatrzeniem. To oznacza, że muszę wybudować więcej okrętów, a to znowu oznacza, że będę potrzebował zrobić stocznię. Niestety, potrzebujemy stocznię. Mało wydajne te stocznie są. No ale wracamy teraz do naszej wojny, bo widzę, że pozycje zajmują wojska przeciwnika. Daliśmy im na to czas? W ogóle czemu im dać ten czas? I ktoś go wsparł. Gojam. Gdzie jest Gojam? Tutaj daleko, no to raczej się chyba tym nie przejmujemy. Spróbuję też zrobić desant, dlatego wezmę Gwardię Reale, czy jakkolwiek się to nazywa. Zmobilizuję również i flot, z tego co widzę, nie muszę desantować. Tu coś idzie? Halo? Nasza piechota jest dużo lepsza. 20-25, spadek morale plus 10. Oni mają taką zwykłą, bazową piechotę, więc powinniśmy dać sobie tutaj radę. No i zdobyłem Galidi na nasz protektorat bez wojny. To może kolejny kraj zdecyduje się na walkę z nami. Czemu wy się wycofujecie? Wracać mi tu. Ja już mam wrażenie, że protektoraty są totalnie useless, bo nawet nie mogę atakować przez granicę mojego protektoratu. No i teraz jak tutaj robi się desant morski? Okej, każę im desantować tutaj i wybieramy armię i nie mam zmobilizowanych. Ups. Czas podróży 10 tygodni. No to robimy desant. No i teraz moje armie tutaj przybędą chyba za chwilę. No i moja flota już przypływa. Desant się dokonał? Toczy się bitwa? Czy jakkolwiek to widzę? Wcześniej to było jakoś takie dla mnie bardziej zrozumiałe. Aha, niby organizacja armii mi leży. A dlaczego? No dobra, leci bardzo, bardzo powoli w górę. Bardzo powoli w górę. Okej, odzyskali 100% i teraz atakują chłopaki. Lecą. Skomplikowane jest teraz to bardziej. Ale wygrywamy, no mamy taką przewagę, że po prostu wygrywamy. I teraz jest jeszcze faza pogoni. Podegmur, szerokość pola walki. Niszczymy przeciwnika i... Co? Co tu się dzieje? Aha! Teraz do desantu potrzebujemy kilku bitew, żeby się udał. Z jednej strony to fajnie, bo już nie możemy pewnie robić takich dzikich akcji jak wcześniej, że wysyłało się 3 desanty i w którymś momencie czwarty na przykład, czy piąty wchodził jako desant do pustego kraju i mógł zająć cały kraj, więc może i to jest fajniejsze rozwiązanie. Zobaczymy w przyszłości, jak to się nam spisze. Na razie jesteśmy na 50% postępie tego desantu. Pojawiły się teraz statki i czy co? Będzie finałowa bitwa, czy to już desant się po prostu udał, bo zniknęło to. Okej, statki płyną po lądzie. No w sumie piasek, więc uznajmy, że można tak robić. I w sumie nie wiem, co się wydarzyło. Wygrałem? Naprawdę, nie ogarniam. Czy ten kraj jest pod okupacją w tym momencie? Czy w ogóle co się dzieje? Czemu te dwie armie są obok siebie? Paradoks! Nieważne. To, co jest ważne, to to, że zdobyliśmy ten kraj i jest teraz naszą marionetką. Znaczy nie marionetką. Chciałbym, żeby był naszą marionetką. Jest naszym protektoratem. O, tutaj jest to napisane. Co nie wiem, co mi daje. Ale skoro jesteśmy jeszcze przy wojsku i przy prowadzeniu wojen, no to odkryłem, że mamy jakieś różne sposoby zaopatrywania, dodatków, transportu i tak dalej. I to dziwo wpływa na naszą armię. I co najfajniejsze, możemy to dosłownie przypisywać do każdej jednej armii. Czy na przykład chcemy gdzieś zwiększyć odzyskiwanie morali, no to dajemy im czekoladę. Zaczyna mi się to coraz bardziej podobać, mimo iż nadal wielu rzeczy po prostu nie rozumiem. Tutaj ten postęp mi rośnie co jakiś czas. Tak bardzo, bardzo powoli, ale od czasu do czasu też skacze. Od czego to zależy? Dobra, ale zajmijmy się wreszcie rozwinięciem jakiejś firmy. Z tego co widzę, potrzebuję 10 plantacji bawełny oraz 10 hodowli bydła. I potem jeszcze mieć tego jakąś wydajność. O, a teraz to maleje. Czemu? Uwielbiam ten warunek. Nie możemy założyć następujących przyczyn. Firmy nie możemy założyć dodatkowych. Załóż firmę. Nie mogę, bo nie mogę założyć firmy, bo nie mam firmy, którą mogę założyć. Powiem wam też, że przepatrzyłem przed chwilą samouczki i nie wydaje mi się, żeby doszedł jakikolwiek, który tłumaczy działanie tych firm. Naprawdę. Więc jeżeli możecie, to wytłumaczcie mi to w komentarzu pod tym filmem, ewentualnie na Discordzie, plus
plus oczywiście te wszystkie inne rzeczy, takie jak proces jednoczenia Włoch, który raz mi idzie do przodu, a raz się cofa i nie wiem, o co tu chodzi. A to ciekawe, Kościół katolicki złożył petycję o prawo kobiet do własności, a obecnie mamy kuratele. Okej, skoro to popierają, to ja myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, tym bardziej, że to poprawi moje relacje z inteligencją. Ale nie ukrywam, dość dziwna sytuacja. I zdecydowanie potrzebuję więcej węgla, dużo więcej. I zobaczcie, teraz flota ma coś takiego, że mam za dużo okrętów głównych. Za dużo. A jako, że potrzebuję ołowiu do moich fabryk, założyłem kolonię obok Benina, żeby za niedługi czas zaatakować również Sokoto, które ma tutaj gdzieś złoża, o, są złoża ołowiu. Tym razem będę to podbijał dla siebie. Tutaj w Etiopii zrobimy eksperyment z tym protektoratem, zobaczę jak to działa, a tutaj zajmiemy się podbojami. A skoro będę zajmował się podbojami, to zdecydowanie potrzebuję rozwinąć agencję organów ścigania, którą muszę wcześniej osłabić. No nie. I wkurza mnie wciąż, że ta automatyczna budowa w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że ja staram się teraz na przykład cały przemysł stalowy i narzędziowy mieć w jednym miejscu, gdzie mamy tanie surowce do wydobywania. W ogóle tego nie bierze pod uwagę. Już buduje mi kolejną stalownię w jakimś kolejnym regionie. No masakra. Serio, zacznę chyba to wyłączać w opcjach, bo to się da wyłączyć. A wy jak gracie? Macie włączoną tą automatyczną budowę kapitalistów, czy jednak ją wyłączacie? Aha, tylko bym musiał rozpocząć kampanię od nowa, bo zobaczcie, wtedy zmieniam pulę inwestycyjną w zasadach gry. Ofensywa w Beninie raczej pójdzie po naszej myśli. Dosłownie w kilka dni miażdżymy ich całą obronę. Ale patrzcie, armii nie rozbijamy teraz obecnie. I nadal bitwy się toczą, mimo zajęcia całego obszaru. A nie, teraz zająłem cały obszar. Co się teraz dzieje? Jedziemy do ich miasta, ci lecą do portu. O co tu chodzi? Ej, doszło do jakiejś rewolucji na terytorium austriackim, w Wenecji dokładnie. Powstała Republika Świętego Marka. To jest chyba związane z tym wydarzeniem. Serio, próbowałem znaleźć w międzyczasie, bo to minęło dwa dni od momentu, kiedy nagrywałem poprzednią część i nie mogę znaleźć informacji nigdzie, jak zjednoczyć obecnie Włochy, na czym to dokładnie polega. Ja nie rozumiem za bardzo tego, co jest tutaj napisane. Dla mnie tutaj nie wynika z tego nic. Albo jestem głupi. Bo może powinienem dopuścić do rewolucji, do upadku mojego kraju, nie wiem. Czekaj. Ja wspieram ich dążenia niepodległościowe? To będzie wesołe. Dobra, jesteśmy teraz też w Beninie, zajęliśmy te obszary, ale ich nie ścielamy. Tutaj raczej będę ewentualnie budował plantacje i inne rzeczy. Kopalnie, zobaczcie, mamy kopalni węgla, kopalni żelaza. W zasadzie wszystkie te powinienem budynki produkcyjne wyburzyć, no ale to zajmiemy się tym potem. Dlatego chcę tutaj tak robić, bo skoro to jest nasz obszar nieścielony, to ma on bonus do wydobycia. Gdzieś tutaj on był. No raczej tej wojny nie wygramy, no nie? Ha, gdzie ja teraz zarządzam typem jednostek, jakością jednostek w moich dywizjach? Czy tylko tutaj? Czy tylko teraz mam takie wyposażenie pomocnicze? Jak to teraz działa? Ale przynajmniej nasza flota topi austriacką. Tyle dobrego. Tylko jak teraz nią się zarządza? Ej, to jest skomplikowane. Mogę im kazać tu płynąć? Halo? Dobra, ja niestety się poddałem. Zakończyła się dla mnie ta wojna. Nic nie straciłem, nie płacę żadnej kary. No ale jestem ciekaw, czy teraz ta Republika Świętego Marka się wyzwoli. Nadszedł chyba też moment na wprowadzenie wyłączności kulturowej. Żeby potem kiedyś prowadzić też multikulti. Przyda nam się to. A teraz cieszy się ta ustawa poparciem. Też mamy już właściwą policję, więc jak najbardziej rozbudowujemy ten urząd. Naprawdę zastanawiam się cały czas, czy nie powinienem doprowadzić do jakiejś rewolucji w moim kraju, żeby mieć więcej radykalistów i żeby jednak mi się zmieniło to wszystko w tą Republikę Włoską. Bo szczerze mówiąc, nie widzę innej drogi dla tych Włoch, jeżeli idzie o to zjednoczenie. Dlatego użyłem tej umiejętności. Okej, ograniczyłem autonomię naszych dwóch prowincji tutaj, Geledi, no w regionie etiopskim. I z tego co widzę, zmieniła mi się forma tutaj naszej współpracy na dominium. Tak po prostu z automatu. A radykalizm mi spada zamiast rosnąć. No nie. Może trzeba było jak najszybciej wykonać tą wojnę domową na samym starcie. Jak mieliśmy jeszcze biedne Włochy, gdzie radykalizm bardzo szybko rósł. No bo teraz praktycznie 4 razy bogatsze są Włochy. Ludności też się żyje lepiej. No to radykalizm zaczyna powoli spadać. A jeżeli lubicie odcinki, w których tworzę z małego kraju prawdziwą potęgę, polecam ten odcinek z Arabii, gdzie wcześniej zaczynałem jako 3 prowincjonalny nacz.